Link do naszego Patronata w opisie. Dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. Dzień dobry, cześć kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Emisja Poniedziałek, godzina 15, a więc czołóweczka i jedziemy z odcinkiem dzisiaj na temat zwarcia strug głosowych, czyli co robić, żeby nie śpiewać na powietrzu. Ach. Dzień dobry, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Emisja i tym razem już normalnym głosem. Za dużo tak na powietrzu nie mogę, bo to przecież jest strasznie niezdrowe. Tak, zwane, tak zwana niedomykalność strun głosowych, prawdaż? Dzisiejszy odcinek będzie yy, na temat, jak ćwiczyć, jakich ćwiczeń, ćwiczeń użyć, żeby zwierać swoje struny głosowe. Mm, bardzo często jest to taki Kolejny etap po tym jak już się nauczymy oddychać, jak już yy, załapiemy ten cały mechanizm oddychania, to bardzo dużo moich uczniów i osób, które dzisiaj do nas które do mnie przychodzą, mają właśnie problem z tym, że ich głos jest taki bardzo yy, taki właśnie, o, nie mają tego. Yy, bardzo taki właśnie na powietrzu. To wszystko jest takie bardzo delikatne. E, wszyscy śpiewamy w ten sposób taki bardzo schowany ja będę tak tutaj sobie cichutko żeby nikt mnie nie usłyszał taki będę zamknięty trochę dzisiaj w sobie i to jest niestety choroba dzisiejszych czasów kochani to nasze społeczeństwo nasze czasy e, zamykają nas w sobie jesteśmy na każdym kroku poddani ocenie wszyscy nas w koło oceniają więc my od razu wszyscy trochę się chowamy nie chcemy wychodzić na tę scenę, i nie mówię na tę scenę taką y, muzyczną zawodową tylko mówię, chodzi mi o takie wyjście na ten wyjście przed szereg. Nie, że wszyscy chowamy się do tyłu, nie chcemy być zawsze na, na przodzie. Y, nie mogę się wysłowić dzisiaj. Chod Wiecie o co mi chodzi? Chowamy się do tyłu, nie pokazuj głosu, y, sz mówię szeptem, jestem cicha myszka. I nie będę tutaj się wychylać. I to jest straszny błąd, bo potem to się strasznie przekłada na to, jak, yy, jak, jak śpiewamy. A wiem, że oglądacie ten kanał, więc chcecie śpiewać. I jeżeli macie problem, właśnie z takim doświadczeniem, właśnie z takim głosem, że tego powietrza jest tam za dużo, że nie wiecie, co zrobić, żeby ten głos zaczął brzmieć, żeby był bardziej brzmiący, bo o... nagrywałem już kilka odcinków na ten temat raper ze mnie. Nie? Nagrywałem. W ogóle za dużo gestykuluje. Nagrywałem e, dużo odcinków na ten temat, e, jak nadźwięczyć swój głos, co zrobić, żeby ten głos był bardziej dźwięczny, jak tam nie nosować, jak oddychać, jak to wszystko robić, żeby to było nośne. Ale czasami y, niestety, stety trzeba zacząć od tego, żeby zewrzeć struny głosowe. I teraz Arek wytłumacz, co to znaczy: zewrzeć struny głosowe. Struny głosowe są trochę jak te dwa ołówki. Oczywiście struny głosowe to fałdy, to są mięśnie. One są trochę jak guma, można je rozciągać. Jedni mają je dłuższe, drudzy mają je krótsze. Ale chodzi o to, że fałdy głosowe chcę Wam obrazować, mogą się albo zwierać, a całe, albo nie do końca, albo w ogóle nie, nie, nie domykać się. Trochę jak takie dwie ścianki. I w tym wypadku, jeżeli twoje fałdy głosowe e, nie do końca są zwarte, to trochę jak struny w gitarze, jak one o siebie nie otrą. No to nie będzie, nie będzie dźwięku. Tak powstaje dźwięk. A, a, a. I w tym wypadku, kiedy przechodzi przez te struny powietrze, i one są zwarte, to te struny drgają. W tym wy... I w tym momencie powstaje wam zdrowy dźwięk. O, to jest niezdrowy dźwięk. To jest zdrowy dźwięk, kiedy są razem zwarte. I w tym wypadku powietrze wprawia w drganie wasze struny głosowe. Jeżeli te struny nie są do końca zwarte, no to przepływa przez nie za dużo powietrza i one nie brzmią tak, jak powinny brzmieć. W tym wypadku wtedy macie szept. W ogóle szept jest bardzo niezdrowy, wiecie? Wtedy trochę mówicie w ten sposób. Dzień dobry, cześć, z tej strony emisja, bla, 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 bla. Ale w tym wypadku, Boże, co to mi się zrobi? W tym wypadku tylko i wyłącznie możecie śpiewać zdrowo, jeżeli wasze struny głosowe są świadomie zwarte. Oczywiście możemy potem sobie kombinować z przydechem, ale to wszystko musi być... Naprawdę, to są, tak, to są, to są milimetrowe yy, sprawy na bardzo kontrolowanym, już podparciu, i to jest już naprawdę, yy, no, trochę wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o takie przydechowe, świadome rzeczy. Naprawdę, najpierw trzeba umieć te struny dobrze zewrzeć. Na sam początek spróbujcie sobie zrobić coś takiego. A, 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 a. Tylko uwaga, nie siłowo. Najpierw oddech, podparcie, i robicie. A, 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 a. Tak, jakbyście chcieli powiedzieć, ale. Ale, ale co ty w ogóle gadasz za głupoty, Arek, nie? Ale, ale co? Tam nie ma dźwięku. Jest tylko samo... I wtedy właśnie wasze mięśnie zaczynają zmuszać, te wszystkie mięśnie, które otaczają wasze fałdy głosowe, zaczynają trochę zmuszać te fałdy głosowe do robienia, do robienia właśnie tego. I w tym wypadku zaczynacie zwierać wasze struny głosowe. Sęk jest teraz w tym, że kiedy dojdzie już to powietrze, dojdzie ten nośnik waszego dźwięku, jakim jest powietrze, żeby te struny zostały zwarte. Bo to, co robicie najczęściej, to robicie. No, już dźwięk. I już niestety odpuszczacie z siły. Druga sprawa, zróbcie sobie coś takiego. To jest takie pomróćcie sobie. Nie wiem, kiedy ja tego używam, ale na pewno wam się to zdarzyło, że na przykład macie coś, jakoś nad czym się zastanawiacie i robicie coś tutaj, coś mi, coś mi nie pasuje. To nie? No właśnie coś takiego. To jest... to jest z kolei bardzo zdrowe. Siedzisz w tramwaju, siedzisz w metrze po prostu nie i robisz sobie teraz. Czytasz książkę. Ludzie patrzą na ciebie jak na debila w metrze, a ty robisz Pytają Cię, co Ty robisz. Zwieram struny głosowe. Chcesz zwierać ze mną? Do tego dodajemy teraz dźwięk. A -a -u. A -u. Zróbmy sobie takie au. a, a Zróbmy nawet wow. U -u. Tylko wszystko musi się zacząć od takiego wow. To jest trochę coś takiego też możemy zrobić na mormorando. Tak jakbyśmy chcieli odpalić samochód, jakbyśmy chcieli odpalić wyścigówkę. Mmm. I teraz bardzo ważna kwestia, żeby zachować dźwięczność, czyli odcinek, o którym mówiłem o dźwięczności, że to są, to są nasze rezonatory i tak dalej. Podparcie. Cały czas trzymacie podparcie. Nie możecie odpuścić tej waszej blokady w żebrach. Mmm. Nie róbcie tego. Mmm wtedy to nie ma sensu. Fajnie zaczynacie, a potem odpuszczacie. Mm. Cały czas ten dźwięk teraz tutaj bardzo no, nosuje w przypadku mormorando. Mm. Mm. I dołóżmy sobie teraz taką wprawkę. Melodia jest bardzo prosta. To jedziemy sobie w bardzo takim wolnym tempie najważniejsze to zawsze zarejestrować to właśnie i jedziesz podparcie i w dół cały czas trzymaj, żeby ta dźwięczność zostawała Jedziemy samo, tym razem na wow, 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 Luzik. wow, wow, wow. tylko nie zrób, wow, wow, tak go nie robimy. sobie w dół, w dół będzie wygodniej na tym za wysoko nie idźcie nie idźcie z tym ćwiczeniem jakoś na jakieś wysokie dźwięki i spróbujcie sami, na no wow i go wow wow, wow. wow. ostatni Wow, wow, wow. Do tego też są takie fajne ćwiczenia. Możecie sobie na przykład stanąć przy ścianie czy cokolwiek i starać się przestawić ścianę, przesunąć trochę szafę na całym tym ćwiczeniu. Wow, i to w ogóle nie ma być głośne tak naprawdę. To ma być przede, przede wszystkim dźwięczne. Nie chcemy zrobić wow, to nie o to chodzi. Wow, byle było dźwięcznie. Troszkę dłuższa wprawka. I robimy sobie. Tu możemy trochę więcej kłapać buzią, żeby był bardzo ludzie, żeby trochę się samogłoska ona fajnie odezwała, ale zaczynamy znowu od I cały czas jest ta dźwięczność. Na ostatnim dźwięku też. Ostatni dźwięk zarejestrujcie jest tak naprawdę najważniejszy. On jest dowodem na to, jak poszło, jak poszło wam całe ćwiczenie.

Wow, 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 super, mam nadzieję, że to Ci teraz wyszło i że zaczynasz rozumieć, na czym polega dźwięczny głos, że teraz odkrywa, że Twoje struny mogą przepuszczać dużo mniej powietrza, że to powietrze jest bardzo ważne, ono jest, ono jest nośnikiem dźwięku, ale tego powietrza jest dużo mniej. Ważniejsza jest teraz ta, ta dźwięczność, to w ogóle jest... Trochę takie, jak już to osiągniesz, to jest takie wskoczenie na wyższy level. Od razu zobaczysz, że możesz robić inne rzeczy. Możesz jakieś nawet już tak naprawdę to jest wstęp do tego, żeby potem zacząć już fajnie ten głos miksować. I pójdźmy sobie znowu na na wow, trochę na takim na zakończenie pasażu. Zaczynamy od znowu. Taka trochę żaba, nie?

Wow, 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 wow. Tego nie rób. Wow, 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 No i to tyle. I to cała filozofia, jeżeli chodzi o zbieranie strum głosowych. To są takie ćwiczenia, które pomogą tobie, yy, nawet trochę czasami, zrehabilitować głos. Jeżeli pojawia ci się jakiś, taka, jakiś taki przydech mm, po jakimś zmęczeniu, jeżeli w jakiś zły sposób śpiewałeś, gdzieś tam jak jakiś koncert, albo nie wiem. Miałeś teraz 4-godzinny koncert. Śpiewa ci No to też trzeba odpocząć, nie? <śpiewanie> nie wiem, kto śpiewa tak growlem jak ja. <śpiewanie> no i na koniec ogłoszenia parafialne. Nie zapomnijcie o oceniajce. Cały czas możecie do nas wysyłać swoje nagrania i na pewno w którymś odcinku znowu Pojawi się oceniajka, czyli oceniam Wasze wykony. Tutaj pewnie za chwilę pojawi się przykładowy odcinek oceniajki, który już się odbył na naszym kanale. Także czekamy na Wasze nagrania. Pamiętajcie o, te, o tym, że mamy też patrona. Możecie nas wspierać. I tam się w ogóle pojawił teraz nowy cel. Tam są takie cele. Nowy cel mianowicie jest taki, że otwieramy estradę, naszą taką scenę muzyczną, taką na razie wirtualną scenę muzyczną. Gdzie będą cykliczne, charytatywne koncerty? Właśnie tam będziecie mogli wpłacać datki na koncerty. One będą zawsze przeznaczone na, będziemy zawsze robić taki koncert z jakąś zaproszoną osobą yy, na konkretny cel, dla konkretnej potrzebującej osoby. Jeżeli macie w swoim otoczeniu jakąś osobę, która potrzebuje pomocy, to również dajcie nam nawet w komentarzu znać albo nawet napiszcie do, do nas maila. To taki koncert na, koncert na naszej estradzie zorganizujemy wraz z naszymi artystami, żeby zbierać datki, fundusze właśnie na pomoc osobom y, potrzebującym. Wspomnijcie o tym, że także mamy y, taniec. W każdą środę, godzina 18. Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 18 roku życia na zajęcia z tańca. Środa co tydzień, godzina 18. No i klikajcie w nasze czarno-białe kółeczko, co by być zawsze na bieżąco, i w dzwoneczek, co by otrzymywać powiadomienia. Uwielbiam to mówić na końcu. No i uwielbiam też w ogóle do Was mówić i fajnie, że oglądacie. Komentujcie, jak tam Wasze struny, komentujcie w ogóle, jak macie jakieś pytania. Mogę Wam jakiś odcinek specjalnie dla Was nagrać, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chociaż ja już mam wrażenie, że już wszystko powiedziałem, ale wiedza na temat wokalistyki jest tak niezgłębiona, że można nagrywać i nagrywać, słuchajcie. Dzięki Wam bardzo. No i niech moc będzie z Wami.